Czas przed świętami jest bardzo szczególnym czasem, kiedy rzeczywiście szukamy bardziej intensywnie tego drugiego człowieka, kiedy staramy się dawać jemu nadzieję. A nadzieja nie przychodzi sama, nadzieja przychodzi wraz z drugim człowiekiem i to jest też piękne. Rodzina, której pomoże pan premier wraz z Radą Ministrów, to starsze małżeństwo. Żyją w trudnych warunkach. Gdy odwiedzam takie rodziny, zawsze czuję podziw dla tych ludzi, że pomimo trudności kochają się, wspierają. Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają do dziesiątek tysięcy rodzin. To jest wielka, wielka sprawa, ponieważ dotrzeć do człowieka, który jest w biedzie, to także zrozumieć jego potrzeby, jego patrzenie na świat. Dla wielu, wielu ludzi w Polsce, którzy żyją w samotności, żyją w niedostatku, to wyciągnięcie ręki do nich jest czymś przepięknym. Ta nadzieja do nich przychodzi dosłownie i w przenośni, zarówno w podarunkach, ale też w darach serca, w rozmowie, w pochyleniu się nad drugim człowiekiem, w tym, żeby zainteresować się jego potrzebami. To, co robicie wszyscy Państwo, wszyscy wolontariusze w okresie przedświątecznym, ale także w trakcie całego roku, jest rzeczą piękną, jest rzeczą fundamentalnie potrzebną dla wszystkich ludzi. Słowo ze strony drugiego człowieka, jego zainteresowanie potrafią czynić cuda.